I siemaneczko, witam was, tutaj Bóg Blantowski z nowym glitchem GTA 5. Mam dzisiaj dla was nowe kopiowanie samochodów w bazie. Jest to pierwsze kopiowanie samochodów w bazie. Na samym początku jednak pozdrawiam wszystkich oglądających. Elo, przechodzimy do pozdrowień i podziękowań za donaty. Pierwszy jest Killerek i pyta, czy działają jeszcze money dropy. Nie, niestety te misje już nie działają, tego już nie będzie. Pozdrawiam Kacpra, Kublin, Wajdus i Tomikada. Elo! Kolejny wpłacający donata jest to Krystian 08052003. Pozdrawiam cię i pisze, pozdrawiam XD, PS, czy na PS, czy na GTA 5, na PC masz ekipę. Ekipa jest, ale ekipa jest pełna, muszę stworzyć nową ekipę. Myślę, że stworzę to niedługo, jak tylko będę miał czas. Dobra, będziemy przychodzili, widzę już do glitcha. Kolejnych wpłacających pozdrowię na następnych filmiku. Teraz pozdrawiam oczywiście was wszystkich oglądających i lecimy z tematem. Przechodzimy do glitcha, musicie mieć bunkier, sorry, musicie mieć bazę, wasz znajomy też musi mieć bazę, musicie mieć bazy w tym samym miejscu razem, czyli osoba, która wam pomaga, musi mieć bazę w tym samym miejscu co wy. Wy musicie mieć bazę w tym samym miejscu co osoba, która wam pomaga. No i wtedy wchodzicie do swojej bazy, każdy wchodzi do swojej bazy, wasz znajomy musi mieć Avengera, idzie do tyłu do Avengera sobie już. A wy potrzebujecie mieć jeszcze oprócz tego, że bazę i Avengera, musicie mieć mobilne centrum operacyjne z przechowywalnią pojazdów, w której trzymacie już zwykłe LED-i. Później to będzie potrzebne. A tutaj w bazie musicie mieć co najmniej dwa zwykłe LED-i i jeden stuningowany pojazd, który będziecie sobie kopiować. Pamiętajcie, że im więcej to pojazd jest stuningowany, tym więcej kasy za niego dostaniecie. No i teraz nieważne, jak sobie tutaj ustawicie te pojazdy, wsiadacie do pojazdu, pamiętajcie, jak ja wsiadam teraz do tego LED-i po prawej stronie, to później muszę ten stuningowany samochód zamienić za ten pojazd, w którym siedzę. Jest to bardzo ważna sprawa. I teraz tak, mój znajomy musi mieć Avengera tak jak ja, wchodzi do swojego Avengera, ja muszę mieć oczywiście też mobilne centrum operacyjne razem z przechowywaniem pojazdu, w której trzymam już LED-i, tak jak powiedziałem. Bunkrów nie musicie mieć w tych samych miejscach, wystarczy, że będziecie mieli bazy w tych samych miejscach. Wasz znajomy idzie do swojego Avengera, staje w tym miejscu, gdzie wam tutaj pokazuję, czyli przy samym wyjściu. No i czeka na moje zaproszenie. Ja będę mu wysyłał zaproszenie, nieważne czy się zarejestruje w SecuroServe, czy w klubie motocyklowym. Pamiętajcie, musicie ten krok już robić siedząc w samochodzie, w swojej bazie. Rejestrujecie się w SecuroServe lub w klubie motocyklowym i wysyłacie waszemu znajomemu zaproszenie, możecie kliknąć zaproś wszystkich w pobliżu, wyślij ofertę pobliskim, dojdzie normalnie, nie ma problemu. No i teraz tak, wysłałem mu zaproszenie i teraz znajomy musi zaakceptować zaproszenie i bardzo szybko wyjść z Avengera, dlatego musi stać przy samym wyjściu. Jak jest na czarnym ekranie wychodzenia już z tego Avengera, mówi nam już, a my rezygnujemy z tego prezesa. Jest bardzo prosta sprawa, widzieliście już to prędzej na filmiku, jak robiliśmy coś takiego w bunkrze ze zwykłym mobilnym centrum. Tutaj teraz od tego momentu już ten glitch będzie się różnił. To już nie będzie to samo, teraz musimy iść do kółka przestawiania pojazdów, zwróćcie uwagę, gdzie ono jest. No i musimy teraz zamienić tak, ten stuningowany LED-i ze zwykłym LED-i. Nie możecie zamienić odwrotnie, bo inaczej skopiujecie sobie zwykły LED-i, dlatego zamieniacie stuningowany pojazd za ten zwykły samochód. One się nie zamienią na waszych oczach. Jeżeli by się zamieniły te pojazdy, to musicie to powtórzyć, coś żeście zrobili źle. Musicie powtórzyć ten krok. Jeżeli te samochody by się teraz zamieniły, one się nie zamieniły, dopiero jak ja tam pójdę, to one będą zamienione. No i teraz muszę po prostu iść do góry i wyjechać tym samochodem na zewnątrz. Jednak zanim ja wyjadę, mój znajomy musi wyjść ode mnie z bazy, tylko mój znajomy musi poczekać z tym wychodzeniem, bo ja muszę wyjechać zaraz po tym, jak on zniknie w bazie. Dlaczego trzeba się tutaj skupić. Znajomy już tam idzie do wychodzenia, proszę bardzo, a ja ładuję się do samochodu i wyjeżdżam na zewnątrz. Było widać tam pod tym skrzydłem, że znajomy już wyszedł, dlatego ja wsiadam i wyjeżdżam samochodem na zewnątrz. Teraz będzie potrzebne właśnie mobilne centrum operacyjne. Tutaj ten glitch jest bardzo prosty, on wyszedł tam za pierwszym razem. Pamiętajcie tylko tutaj właśnie o tych ważnych małych krokach.
No i lecimy z tematem, a ja pozdrawiam Was wszystkich już teraz, Bóg Blantowski, elo! Pamiętajcie, że musicie mieć te same bazy, nieważne w którym miejscu te bazy będziecie mieli, ale musicie mieć obie takie same. Pamiętajcie, że jak wysyłacie zaproszenie znajomemu do swojej organizacji, to siedzicie w samochodzie, a później zamieniacie ten stuningowany samochód właśnie za ten samochód, w którym siedzieliście. To są bardzo ważne kroki, które musicie zapamiętać. No i jeszcze tutaj ten drugi, najważniejszy krok, że musicie wyjechać tym stuningowanym samochodem na zewnątrz zaraz po tym, jak Wasz znajomy wyjdzie z bazy, bo jak będziecie czekali, to te samochody się z powrotem podmienią i nic się Wam nie uda, dlatego musicie wyjechać zaraz po tym, jak znajomy zniknie Wam tutaj z pola widzenia w bazie. Podjeżdżamy teraz, kolejnym krokiem jest podjeżdżamy do mobilnego centrum operacyjnego. Z tyłu, jak mówiłem, musimy mieć samochód już stuningowany, znaczy zwykły samochód, musimy mieć LED tam wstawione. No i wjeżdżamy tym już skopiowanym samochodem do mobilnego centrum operacyjnego. Co jest fajnego tutaj w tym glitchu, nie potrzeba żadnych tablic iFruta ani nic. Tutaj macie za każdym razem nowe tablice rejestracyjne. No i teraz wjeżdżamy tym samochodem jeszcze raz. Ja możliwe, że zrobiłem to niepotrzebnie, ale z przyzwyczajenia, żeby ten samochód się na pewno zapisał jako skopiowany. No i teraz po prostu ja sobie tu łatwiej podjadę do bazy. No i będziemy teraz kopiowali z drugiej strony. Teraz ja będę pomagał mojemu znajomemu skopiować sobie samochód. No i zobaczycie, tutaj sprawa jest równie bardzo prosta. A ja już teraz zapraszam Was do klikania lajków, subskrypcji, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe, zajebiste patenty na kasę po nowej aktualizacji. Na pewno będą zadowoleni. Każdy potrzebuje szmalu, te wszystkie rzeczy są bardzo drogie, a każdy by chciał mieć wszystko, wiadomo, wiadomo. Dobra, wchodzimy teraz do bunkra, wchodzimy teraz do bazy, sorry, nie do bunkra, ja z tym bunkrem. Wchodzimy do bazy. No jak widzicie, jednym LED-zi wjechałem do mobilnego centrum operacyjnego i tam właśnie to LED-zi zostało, a drugie LED-zi jest tutaj w bazie. No i teraz będę robił to, co mój znajomy mi robił, czyli mój znajomy teraz siedzi w tym LED-zi już zwykłym, niestuningowanym, wysyła mi zaproszenie, ja wyciągam telefon, akceptuję zaproszenie i szybko wychodzę z tego latającego centrum duplikacji. I mówię znajomemu już, jak jestem na czarnym ekranie, żeby znajomy zrezygnował z SecuroServe. Nieważne, czy to będzie SecuroServe, czy klub motocyklowy, naprawdę nie ma znaczenia. Także pamiętajcie, tutaj musicie mieć też to na uwadze, że trzeba to zrobić bardzo szybko. Tutaj nie możecie czekać po zaakceptowaniu tego zaproszenia do SecuroServe na to, żeby wyjść, tylko musicie wyjść od razu. Zwróćcie uwagę, jak ja to zrobię. Cyk. Elegancko, bardzo szybko. Musicie zrobić to tak samo jak ja. Musicie zrobić to bardzo szybko. Jak mam tylko czarny ekran, mi się pokaże, mówię znajomemu już, żeby właśnie zrezygnował z tego SecuroServe. Ja wtedy odradzam się u niego w bunkrze, tak jakby. No i tutaj sprawa już jest banalnie prosta. Muszę iść tylko przestawić pojazdy. I pamiętajcie właśnie, a nie, sorry, to mój znajomy będzie przestawiał teraz pojazdy, jesteśmy już w drugim kroku, odradzamy się po prostu u niego w bunkrze, a znajomy idzie przestawić pojazdy i znajomy przestawia te pojazdy w taki sposób, że samochód, który skopiować chce, zamienia za zwykłe LED-zi. Czyli samochód, za który ten stuningowany samochód za zwykły. Nie może zrobić tego odwrotnie, bo inaczej mu to nie wyjdzie. Skopiuje sobie wtedy zwykłe LED-zi, jeżeli się zrobi odwrotnie. Pamiętajcie, najpierw zaznaczacie samochód, który chcecie sobie kopiować, a dopiero ten, za który chcecie go podmienić. No i mój znajomy teraz leci do samochodu, wsiada do samochodu, który jest stuningowany, który widzi jako stuningowany. Jak on siedzi już w tym samochodzie, ja wychodzę sobie tutaj z bunkra i jak teraz widać, że się podnosi winda, mogę znajomemu powiedzieć już, jeżeli znajomy nie widzi, a jeżeli widzi, no to po prostu musi wyjechać od razu, jak tylko ja wezmę i wyjdę na zewnątrz. Dobra, to byłoby już na tyle. Zapraszam Was na filmiki, które już wkrótce. Bóg Blantowski, elo!
Thank you.